Siema. Dzień dobry. Dzisiaj jak no co, jak zwykle jestem przygotowana do wstępu. Dzisiaj jesteśmy tu w miejskim ogródku, robimy ścieżkę i robiliśmy inne rzeczy, które zobaczycie w tym filmie. Tak. Został zrealizowany pierwszy etap projektu spłuczka w pełni. Spłuczka? No. Jaka spłuczka? No tamto z pompą się miał kryptonim spłuczka. A to ja nie wiedziałam. Mówiłem o tym, jak to malowaliśmy. No dobra, oglądajcie no. Tak. W końcu jest czas i pogoda, żeby zabrać się za projekt spłuczka. Także testuję sobie, jak wysoko ta pompka jest w stanie unieść wodę, żeby to dalej tam siurało i działało. Nie jest to zbyt wysoko. Przeczytałem w instrukcji, że około 70 cm. No powinno się udać, no nie wiem jak wysoko te kostki będę murował, ale jakoś chyba to da radę. Także tak, ten tajemny projekt to było to, że po prostu stara pompa, która się już tam średnio do czegoś nadawała, znaczy pewnie da się ją zregenerować. Będzie sobie siurkać do tej kastry budowlanej, będzie woda w obiegu zamkniętym. Oczywiście pompka solarna, jedna z jakichś tam najtańszych, jak zawsze nie biorę się. Tutaj sobie poukładałem mniej więcej, to się jeszcze pozmienia. Chciałem zobaczyć, ile mi tego pójdzie, czy mam wystarczająco takich w miarę płaskich. Chyba będzie ok. Wolałbym, żeby ta kastra była większa, to ten okrąg by też był fajniejszy, no ale jestem Januszem, więc to jest ta sama kastra, która już była na filmie, na Zadupiu. Wytargałem ją stamtąd i przewiozłem. To tak, taki będzie mniej więcej kształt, jak to sobie zarośnie, to będzie wyglądać lepiej, na pewno. Tutaj widać, jak lata robienia na oko przyczyniły się do tego, że mam wprawę i umiem idealnie na pół przeciąć pręta bez miarki. Kwestia milimetrów. No i te szpilki pójdą tu. Tutaj damy trochę betonu i jakoś to się tam będzie trzymać. A resztę nie wiem, czy poukładam tylko na piochu, czy też tam dam trochę zaprawy. Bo nie mam problem techniczny taki, że mimo profesjonalnego zasłonięcia betonu kawałkiem tektury on i tak zamok. Tak to wygląda, pompa umocowana. Nawet sprawdziliśmy z tym dziwnym urządzeniem, żeby było w miarę git, żeby woda nie leciała tak pod skosem, wiecie, przez płaskość ziemi. Tu jakoś będę musiał pozasłaniać. Chciałem tutaj, żeby te kamienie były tak daleko od siebie i tu jeszcze dałem taką rurkę większą, żebym w razie jak coś się tu pozapycha z pieprzy, żebym mógł ją odkręcić i to wszystko wyjąć bez odkuwania tych kamieni. Jeszcze nie wiem, jak to pozasłaniam. No chyba zasypię to piachem po prostu i nie będzie tego widać. Zobaczymy, albo jakiś mech poutykam. To jest problem dla przyszłego Adriana, także nie ma się co tym przejmować. Teraz skracam tą rurkę, wkładam pompkę i zobaczymy, czy to sika dalej, czy nie sika, i potem układam resztę. Efekt jest spektakularny. Aż mi się siku chce. No ale tak, no. Z tą mocą pompki i średnicą tego wężyka to nie... Nie wiem, czego się spodziewałem w sumie. No ale działa. Działa. Unosi tą wodę. Ten przewód jakoś tutaj schowam trochę. I gotowe, no. Słońce za chmurą, także tutaj pompka już nie sika. Zastanawiam się, czy nie wykorzystam tego prądu, co tutaj mamy. Bo w sumie oświetlenie
tutaj, jeżeli jakieś będzie, to i tak będzie solarne. Więc może kupię jakąś lepszą pompkę na prąd i przeżyję ten rachunek, żeby mi to siurkało cały czas. No i tak to wygląda. Trochę tu powyrywałem chwastów. Tutaj chyba nawieziemy trochę tej lepszej ziemi, albo kupimy jakieś worka, zobaczę, i będziemy coś tutaj sadzić wokół. Nie wiem, jaka jest koncepcja. Chyba Martynka już coś tam powymyślała. Rośliny wodne to duży znak zapytania. Może jakąś tam jedną lilię czy coś tam pływające, ale raczej chyba nie. No i to ten projekt jest zakończony na razie. Jeszcze tą czapkę potem założę, tą, ale na razie to ona jest, wydaje mi się, że jest za ciężka. Niech to postoi ze 2-3 dni najpierw. Wtedy będę musiał tutaj obciąć resztę tych śrub. Tych tutaj. Tu ściąłem tylko z dołu, wypchnę je. Kupię jakieś inne. Niestety takie chyba ocynkowane, więc nie wiem, czy będą pasować. Może to pomaluję wtedy jeszcze raz. Trochę się ta farba obtukła. I powinno być ok. Jak na nasz poziom, to bardzo dobra robota. A ja sobie idę teraz wstawiać próg. To dopiero będzie fajnie. Mamy słońce i niedziałającą pompkę. Wczoraj pochodziła parę godzin i uznała chyba, że wystarczy. To tak to wygląda z czapką. Tutaj musiałem trochę pociąć. Nie pokazałem tego procesu, bo miał bardzo niewiele wspólnego z BHP. Obuwie ochronne było oczywiście, ale tak. Najpierw oszukiwałem się, że jak te śruby już są tutaj obcięte na dole, to je tylko podgrzeję i jakoś wytłukę. To nie nastąpiło, więc obciąłem śruby i uznałem, że je rozwiercę, co też nie nastąpiło. Więc powycinałem tutaj te elementy, a śruby i tak tam siedziały, ale już potem udało się je wypukać i teraz jest taka rzeźba. Podjęliśmy też taki kamień w tej ilości, więc tutaj wybiorę trochę zrębek. Tutaj tak wszystko płynie z wodą, wysypię tymi kamieniami, żeby spróbuję jakąś wodę tutaj, jakoś tą wodę tutaj zatrzymać, żeby sobie wciągała. I zrobimy to jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie się leje z rynien po tym, jak beczki się napełnią. Teraz popadało trochę, więc wszystkie beczki są pełne po same kule. Tutaj można zaobserwować, jak beczka się zwikała. Zacząłem sypać te kamulce i uznałem, że za bardzo nie mam tego, jak tutaj, nie wiem, zakończyć. Czegoś mi tu brakowało. A że mamy kilka wywrotek tych bruków, to sobie przywiozłem kilka i je tutaj jakoś tam ułożę i dosypię tych kamulców i z pozostałych tych kamieni będziemy tam wysypywać, tak jak mówiłem, pod inne rynny. Dobra, efekt końcowy na razie jest taki. Tu jeszcze coś pomyślę, co by tutaj posadzić. Generalnie tutaj na osadzenie na razie nie ma takiej końcowej koncepcji. Chcę tu dorzucić trochę paproci i barwinka. I potem to nie wiem, czy to coś się silić, w te kamienie wkładać, ale to jest problem na kiedy indziej, na razie wygląda tak.
Od razu było mi dane przetestować mój pomysł. Przeszło taka ulewa, że jak widać tutaj jest nalane po same kule. Ja w sumie nie wiem, czy tutaj stąd jest jakiś odpływ, bo to jest z czterech stron otoczone betonem. Troszkę jak brzmi, bo ten mur też pewnie ma jakiś fundament. To jest, tutaj jest beton chyba na pół metra. Także teraz tutaj jest jedna wielka kałuża. Nie muszę tu jeszcze posadzić dużo więcej roślin, chyba żeby wypijały tą wodę. No ale tutaj dało radę, już tylko w tym miejscu woda wypchnęła trochę z rębek, ale tak to jest dużo lepiej niż było. Plan na dziś to ogarnąć ten kawałek, który nie wiem, czy tutaj dobrze widać, bo świeci słońce, ale ogólnie to tutaj sprawa wygląda tak, że mimo dosiewania tutaj trawy, mikrokoniczyny i w ogóle to za bardzo nic tutaj nie chce rosnąć, bo jest cień, łazimy tutaj zdecydowanie zbyt dużo i są po prostu takie gołe placki, więc uznaliśmy, że zrobimy jakąś tam ścieżkę. Ścieżka będzie na obrzeżach miała te kamulce, co tu wszędzie są, dlatego iż mamy ich bardzo dużo blisko i za darmo. I dla mnie to już wystarczający powód. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie najgorzej. I ścieżka będzie tam sobie szła do tam. I jeszcze do tej tutaj zagrody na śmietniki. I potem postaramy się jakoś wolne miejsca nasadzić, żeby tego nie kosić. Tylko jakieś tam byliny, coś powymyślamy. A ogólnie dzisiaj tutaj trochę powyrywam i poukładam tych kamieni na sucho, żeby zobaczyć, czy to ma sens i jak to wygląda. I tak to wygląda. W międzyczasie słońce zaszło. Tu już coś widać. Teraz przerwa na zdychanie. Jakąś tabletę, obiad i będziemy układać. Tak więc tu jest ciągłe wydawanie i wkładanie pieniędzy. Na szczęście tym razem nie moich. Także dostaliśmy szałwie i naparstnicę, która trochę zdechła już w ciągu dnia. Idę ją posadzić i podlać od razu. No i zaraz wam pokażę, gdzie je posadziłam. I co? Nie wiem, i to wszystko chyba. W chwili obecnej to wszystko. To jeszcze wam zrobię szybki update z tego tu miejsca. Jezu, jak to się nazywa? Rabaty. Także tak, tutaj jest krwawnica, którą przywiozłam z Zadupia. Lawendy, ostróżki, jeżówki. To są nowe rzeczy. Tutaj zaraz jedna ostróżka będzie kwitła. I tam jest jeszcze jedna ostróżka. Tam posadziłam szałwie. Szałwie i tu łubin też zaraz będzie kwitu. To znaczy kwitu. O. Jeszcze kupiliśmy, znaczy dostałam takie coś. To jest taka żółta kulka. I ona, no to jest jednoroczne podobno, nie wiem. Nazywa się to Monoloes. Dostałam z doniczką razem.
tu szałwia, a tam jest ta naparstnica koło tej drugiej. Ta biała już przekwitła w sumie i... No i teraz ta różowa będzie kwitła i dzwonek ogrodowy kwitnie. I tu będzie taki właśnie taki punkt, gdzie będą te naparstnice, dzwonki, malwy. Tutaj jeszcze astry z boku. No i cynie też ładnie kwitną. No, no i tak to się prezentuje. Wszystko w miarę rośnie, nawet wyszły mi orliki posiane tak jak było na pudełku w maju. Tutaj widzicie? Tu, tam. Także zobaczymy. Dzieje się. Już tyle ułożyliśmy. Jutro Adrian przywiezie zrębki i jeszcze kamulców trzeba dowieść. Będziemy myć kamienie. To by było na tyle dzisiaj. Zrobiliśmy. Co ja tam daleko jestem? Zrobiliśmy. Co chcieliśmy. Druga dawka kamieni przywieziona i jutro ciąg dalszy, ale to będzie w następnej części. Żebyście się nie zanudzili z nami przypadkiem. Nie, po prostu już nam się nie chce. No, to też prawda. Idę na zakupy, także. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Bajo jajo, widzimy się. Idź zgasić. Idę zgasić.